Cezary urodził się w Kapadocji, w pobliżu Nazianzu, w roku 330. Pochodził z rodziny świętych. Jego ojcem był święty Grzegorz Starszy z Nazianzu, a matką święta Nona, siostrą święta Gorgona, a bratem słynny święty Grzegorz z Nazianzu. Po ukończeniu miejscowych szkół udał się na dalsze studia do Aleksandrii w Egipcie, gdzie uczył się astronomii, geometrii, a przede wszystkim medycyny. Powrócił do Konstantynopola i pełnił na dworze cesarskim urząd lekarza. Powierzono mu opiekę nad zdrowiem cesarzy, Juliana Apostaty i Valensa. Cieszył się więc sławą wybitnego lekarza. Ówczesnym zwyczajem Cezary nie przyjął chrztu jako człowiek młody, ale dopiero po dojrzałym namyśle i przygotowaniu. Miał prowadzić życie naprawdę budujące, skoro jego brat, święty Grzegorz z Nazianzu, w swoich pismach nie szczędził mu pochwał. W roku 368 Bitynię w Azji Mniejszej nawiedziło trzęsienie ziemi. Rozsypało się w gruzy wiele miast, zginęło wówczas wielu ludzi. Cezary, który właśnie wtedy tam się znalazł, ocalał. Dostrzegł w tym dla siebie ostrzeżenie, by się dłużej nie wahać. Katastrofa ta była przyczyną bezpośrednią przyjęcia przez niego chrztu świętego w wieku 38 lat. W roku 368 cesarz Valens mianował Cezarego kwestorem nad prowincją Bitynii. Oddał mu w zarząd wszystkie dobra i finanse. Święty wszakże niedługo pozostawał na tym zaszczytnym urzędzie, gdyż rok później umarł. W testamencie zarządził, aby cały jego majątek rozdać pomiędzy ubogich. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił jego brat, święty Grzegorz z Nazianzu. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Cezarego, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.